pierwszym miejscu taka laleczka fajna, przedwojenna. Tutaj ma tylko nos, lekko uszkodzony i nie ma jednej ręki. A tak jest nawet w ładnym stanie, nigdzie nie jest poczynkana. Wiadomo, tutaj jest trochę wytarta. I tą laleczkę znalazłem, to skaliska lalka, celuloidowa. I tutaj, o, to jest ten model dokładnie. On jest na stronie Historia Kaliskich Lalek dla turysty, zabytki i atrakcje kalisz.pl. I mi się wydaje, że to jest akurat ten sam model tej lalki, bo czytałem, że... Po tych włosach poznaję tutaj. No, czytałem, że nie musi być sygnowana, bo nie były sygnowane. Nie wszystkie były sygnowane lalki z tego kalisza. No i wychodzi na to, że to jest przedwojenna. A tu jest też podobna. Może to jest ta? 140 zł. A to niedużo. Ale nie, to jest inna całkiem. Inny mechanizm. Ale ogólnie nie wiem. Głowę ma tą samą prawie, że nie wiem. No, ale ogólnie te lalki są w cenie, nie? Jakbyście gdzieś taką znaleźli, to o, tu jest duża lalka na przykład, ponad 1000 zł, w licytacji sprzedana. Ktoś internet mi słabziutko chodzi. Polska lalka celuloidowa, tak zwana kuniczynka, patrz, polskie lalki celuloidowe. No tu jest jakaś inna, nie? Inna laleczka. O, rozwalona nawet głowa, a i tak za tyle poszło. Bo to tam nie jest żaden problem, nie? Tak samo, że ta ma tutaj ten nos rozwalony lekko. Też dla takiego, co się zna na tym, to też nie jest problem. Ale ogólnie takie lalki są w cenie, jak co. Nawet kilka tysięcy, z tego co widziałem. Nigdy nie trafiłem, teraz akurat trafiłem. Pierwszy raz taką lalkę, nie? No, na targach to w sumie nawet nie widziałem takich laleczek, bo tak nie mają. Chyba, że tacy rasowi sprzedawcy, nie? To mogą się trafić u nich. No i to jest pierwsze miejsce, nie? Taka laleczka. Przy śmietniku leżała za darmo się opłacało. Na drugim miejscu takie radyjko Telcza Unito, czyli Unitra, produkowana w Telczy. Dokładnie to Telcza Unito RS105 Czapla się nazywa. Licencyjna wersja odbiornika Diora. No, takie radyjeczko. I tam się nawet podoba. Tylko że jest taki problem, że ktoś uciął kabel. No to było przy kiblu. I nie ma tego, nie ma tej gałki takiej. Ale wystawię to później za kilka dyszek, to niech tam ktoś sobie naprawi. Za 5 dych. To są fajne, takie zielone. Jeszcze z papierami. No ja to moje za kilka dyszek wystawię. Ktoś tam sobie może to weźmie. No to jest drugie miejsce. Takie radyjko. Trzecie miejsce. To jest taka małpka, Monachichi, tak się jakoś tak mówi na nią, a we Francji się mówiło na nią, bo to jest francuska wersja. O, tu jest na nodze. Kiki, nie wiem czy tam ktoś pamięta te małpki, niby one kiedyś były bardzo modne w latach 70., 80., 90., coś takiego, od chyba końcówki 70. No i taką małpkę kupiłem w tym, w Lumpeksie, za, nie wiem, 5 zł albo 6 zł, nie? One teraz więcej kosztują. To są już takie starsze kolekcjonerskie. Raz miałem taką jedną, też mniej więcej takich rozmiarów, oryginalną. To też w Lumpeksie kupiłem za kilka złotych. Sprzedałem za około 100, nie? No, to też jestem zadowolony z tego. Taka małpka. A czwarte miejsce w tym tygodniu. Tutaj takie pudełeczka znalazłem, ale to nie o tym. To też było z jednego strzału, jak to się mówi. A tutaj była taka wystawka z tymi, z różnymi tam papierami, bo papiery tam w jakiś dzień tygodnia wyrzucają. No i na ulicy była taka wystawka i tam było dużo różnych książek. Ja akurat sobie taką książeczkę wybrałem. Tam nie było nic ciekawego, dużo było z PRL-u. A ja akurat sobie takiego księdza, ksiądz Władysław Łęga. To jest książka o wojnie ogólnie. To jest około 1900, pisana w około 1920 chyba. Jeszcze jej nie czytałem, ale może być całkiem ciekawa, nie? Też za darmo, czemu nie zabrać. I takie figurki, nie wiem, które to są lata, ale widać, że są stare. Figurki takie, jak to się nazywa, nie figurki, tylko pacynki albo kukiełki. To jest chyba jakaś gipsowa, nie wiem. Ale widać, że są stare, angielskie. To akurat w Lumpeksie kupiłem po złotówkę. Widać, że stare. Może nawet tam gdzieś czytałem, że to są przedwojenne. Mogą być nawet. Gdzie indziej tam, że lata 60. Ale raczej to są angielskie. Po złotówkę. To aż żal było nie wziąć takich figurek. I szóste miejsce to taki czajniczek. Imbryk, czy jak to się mówi. Pruszkowa.
Nie wiem dokładnie jaki to tam wzór, ale to akurat tak sobie wziąłem, bo stało to sobie przy tym w siatce ze szklankami, a to akurat było najciekawsze z tego, nic nie jest obszczerbione. Też szkoda mi to było zostawić. Nawet fajne jest. Chociaż szkiełek miałem nie zbierać, ale na razie jeszcze sobie pozbieram. To jest szóste miejsce.